To, że upadamy, to jest normalne. To, że coś nam się nie uda, to jest naturalna kolej rzeczy. Takie jest po prostu życie. Ale nie najważniejsze jest to, jak się upada, tylko jak się podnosi. Do tego miejsca doprowadziły mnie moje sukcesy i też moje porażki. Jeżeli zmieniłbym nawet jeden mały element w tej swojej przeszłości, to nie byłbym tutaj. I może nie byłbym taki szczęśliwy, jak jestem teraz. Gdy słyszę, czy jesteś fajterem, to odpowiem: nie lubię się bić, ale potrafię. We seal it up, then cut it open. Może jest mi łatwiej patrzeć na upadki i wzloty, szczególnie polityczne, bo rozpoczynałem swoją karierę od porażki. W 2004 roku kandydowałem z listy Macieja Płażyńskiego z ostatniego miejsca, jak zawsze, od tamtej pory i nie udało mi się. Nie należy patrzeć na upadki jako niecoś budującego. Bo nie dość, że możemy uczyć się na tych błędach, które popełniliśmy, to też nawet w upadku jest jakiś sukces. Moim sukcesem 15 lat temu było to, że już stanąłem do tej rywalizacji, poznałem sposób prowadzenia kampanii i to mi pozwoliło rok później już kandydować do Sejmu, również z ostatniego miejsca, ale już z sukcesem. W ubiegłym roku, no rzeczywiście mi się nie udało, ale też patrzę na to jako coś budującego, bo nigdy w Gdańsku nie uzyskałem tyle głosów, co w ubiegłym roku. Także pomimo porażki mam też sukces, że poszerzyłem swój elektorat. Najbardziej cieszę się z tego, że mam wspaniałą żonę, mam cudowne dwójkę dzieci i oni są dla mnie w zasadzie całym światem. Moja żona, wtedy jeszcze dziewczyna, ona była przy moim łóżku już od samego początku. Po takim no, strasznym wypadku i ona naprawdę wspierała mnie te pierwsze kilka tygodni, kiedy w zasadzie byłem jeszcze sparaliżowany, to ona była przy mnie. Marzę o tym, żeby być dobrym ojcem, być na każdym etapie życia moich dzieci i też w swojej pracy, która często zabiera mnie z daleka od rodziny, to myślę w kategoriach tego, co tak naprawdę robię dla swoich dzieci. W jakim świecie, w jakiej Polsce, w jakiej Europie będą żyli za 20 lat? Czy ja pomagam im tworzyć, przygotowuję im lepszy świat, czy będą mieli trudniej? Czy ja jestem fajterem? Nie lubię przegrywać. Nie lubię być w dołku. Lubię zmieniać swoje życie, jeżeli uważam, że coś potrzebuje zmiany. Jeżeli to jest bycie fajterem, to tak, ja jestem fajterem. I'm